Inauguracja rundy wiosennej przed własną publicznością to zawsze pewnie i dla Was dodatkowe emocje, no bo po 4 punktach zdobytych na wyjazdach teraz pora zaprezentować się tutaj na Kolporter Arenie. No i pewnie z całej siły chcecie wygrać to spotkanie z zawsze groźnym Lechem Poznań. No tak, to na pewno. Zawsze się lepiej gra przy swojej publiczności, jeszcze z tak dobrym przeciwnikiem, także no, szykuje się fajny mecz i zrobimy wszystko, aby wygrać. Lech to niezwykle groźna drużyna, dobra drużyna, drużyna, która zawsze gdzieś tam celuje w te najwyższe lokaty, więc pewnie to nie będzie łatwa przeprawa. Pewnie trudniejsza niż te, które za Wami. Myślę, że tak, ale no, też na takie mecze się czeka i też tym bardziej przed własną publicznością i dlatego, no, tak jak mówię, no, zrobimy wszystko, żeby wygrać, dobrze przeanalizujemy przeciwnika i myślę, że wygramy ten mecz. Wyciągnęliście wnioski z tego meczu z Sandecją Nowy Sącz i z tych błędów, które tam popełniliście? Tak, już o tym rozmawialiśmy, no i już tak naprawdę o tym trzeba zapomnieć, bo już teraz jest przed nami kolejny mecz i trzeba myśleć tylko o tym meczu i go wygrać. Bo kolej już pewnie żadnego błędu nie wybaczy. No myślę, że nie, że jak już będziemy popełniali takie błędy, to niestety się już ich nie będzie dało. Zacząłeś, Marcin, te dwa mecze na ławce, wchodziłeś w drugich połowach. Dobre to były zmiany, gdzieś tam rozruszałeś tę grę zespołu w ofensywie. Pytanie, czy liczysz na to, że z Lechem od początku zatem trener da Ci szansę? No, to robię to, co do mnie należy na treningach i gdzieś tam daję siebie wszystko i będę czekał na tą szansę, żeby dostać od początku i pomóc drużynie. No bo chyba dobrze się czujesz fizycznie, widać to, że jakby jak wchodzisz, to rzeczywiście ten impuls jest. Znaczy, no tak, no, fizycznie się czuję dobrze, gdzieś tam przepracowałem fajnie ten okres i nie wiadomo, że będę chciał grać w pierwszym składzie. We wrześniu w tym pierwszym meczu w Poznaniu przegraliście po takim trochę głupim golu z Rasłem, nie strzeliście karnego, pod tym kątem jakby macie chęć do rewanżu na Lechu? Nie, myślę, że gdzieś tam o tamtym meczu się nie myśli, to już jest kolejny mecz i tak jak mówię, no, trzeba będzie się wyszczyć tych błędów, które teraz robiliśmy i go wygrać. Ma być zimno bardzo, ponad 13 stopni poniżej zera odczuwalna temperatura, więc to ma wpływ na to, jak się możecie prezentować, czy bardziej chodzi o to, żeby było dobre boisko, a wiem, że to boisko w Kielcach jest dobre. Nie, no na pewno to nie, ta pogoda nie pomoże, ale no, to gdzieś tam tak samo będziemy to odczuwali my, jak i Lech, także to gdzieś tam nie może nam przeszkodzić.